Sponsorem programu jest Orlen. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba! Piątek, nareszcie piątek, 22 dzień listopada, pierwsze zawody sezonu 2024-2025, Lillehammer, Norwegia, konkurs drużyn mieszanych. Pogoda bajeczna, nie ma tego naturalnego śniegu, ale jest mrozik, słoneczko i bezwietrznie. Tak, tak, no jest naprawdę pięknie, jak na pierwszy dzień nowego sezonu zimowego, pogoda jest naprawdę idealna, wiatr tutaj jest naprawdę symboliczny, piękne słoneczko, lekki mróz, no nie jest nawet aż tak zimno, jak się spodziewaliśmy, bo owszem, mrozi nas, mamy tutaj po 3-4 warstwy, gdzieś ogrzewacze, no ale to jest i tak okej na razie i mamy nadzieję, że tak zostanie, no i naprawdę fajny ten początek na razie, za nami dopiero dwie serie treningowe pań, ale liczymy na to, że dzisiaj naprawdę obejrzymy wiele fajnych, dalekich skoków, także w wykonaniu mężczyzn. Sobota i niedziela to będą konkursy indywidualne na tej dużej skoczni o rozmiarze 140-metrowym, ale dzisiaj mixed, po raz ósmy w historii Pucharu Świata, 11 ekip, tylu zespołów się spodziewamy. Widzieliśmy to nieco, tak jak Tadeusz powiedział, w wykonaniu kobiet, o 13.30 oficjalny trening mężczyzn, to będą dwie serie, 69 zawodników, a o 16.00 pierwsza runda oceniana. Wydaje nam się, że po stronie żeńskiej, po tym co widzieliśmy, to będzie tak jak mówiliśmy wczoraj. To będzie Anna Twardosz i Nicole Konderla, a u mężczyzn naprawdę trudno cokolwiek wyrokować. Tak, no wydaje się, że coraz bliżej jest ten nasz typ, no ale jeszcze nie mamy oficjalnej decyzji trenerów, poczekajmy, ale faktycznie Nicole i Ania tutaj skakały najlepiej z tej naszej czwórki i myślę, że one powinny wystartować w dzisiejszym mikście. No a jeśli chodzi o panów, no to to wszystko jest możliwe, ale my dalej twierdzimy, że gdzieś tam pewnie będzie to Olek z Liszczą, Kamil Stoch, może Olek Dawid, gdzieś coś wokół tej trójki myślę, że będzie rozstrzygać. No mamy nadzieję, że po prostu wszyscy nasi zawodnicy i zawodniczki w tym mikście oddadzą takie swoje normalne, dobre skoki, bo to już by wystarczyło, żeby powalczyć myślę o ten udział w finałowej serii, ale oczywiście łatwo nie będzie. Tak szybciutko sobie to przeanalizowałem i wydaje mi się, że Ukrainę powinniśmy spokojnie pokonać z całym szacunkiem, ale oto ósme miejsce, które da awans do finału, będzie zacięty bój czy to z Włochami, czy to z Finami, czy to z Francuzami i też trudno powiedzieć, jak to będzie wyglądało, bo w Klingenthal to poszło po naszej myśli przy okazji finału Grand Prix tego mixtowego. No tak, jak to w skokach, tu trzeba też mieć troszeczkę szczęścia, no i trochę szczęścia i do warunków, no i do tego, żeby ten najlepszy skok właśnie przyszedł w konkursie i to najlepiej chyba w tej pierwszej serii konkursowej, bo jeżeli przyjdzie gorszy skok w pierwszej, to już w drugiej się nie poprawi. Ponad 10 lat temu biało-czerwoni debiutowali tutaj w pucharowym mikście w składzie. Magdalena Pałasz, Maciej Kot, Joanna Szwab i Kamil Stoch. Przeczytałem taki komentarz gdzieś tam u nas na Ski Jumping czy na YouTubie, że coś poszło nie tak, że to Maciej Kot i Kamil Stoch po tylu latach dalej mogą wystartować w mikście, a Magda Pałasz i Asia Szwab niekoniecznie. No tak, no tak, tak bywa, niestety nasze tutaj panie szybko dosyć te kariery pokończyły, no na szczęście tutaj mężczyźni trzymają się przy skokach dłużej i są w pełni tutaj dalej sił, dalej skaczą fajnie i daleko, więc no cóż, no fajnie, że chociaż ich tutaj mamy po tylu latach. Szóste miejsce to jest ta nasza taka polska mikstowa życiówka i na Mistrzostwach Świata to było w Zefeld, pamiętamy te nawet walkę o medal w pewnych momentach, a także szóste miejsce Willingen w 2022 roku, to byłby naprawdę fajny wynik dzisiaj. Oj, to byłby wynik marzenie, wtedy to szampany by strzeliły chyba gdzieś tam, nie wiem, no oczywiście nie wśród zawodników, ale tam gdzieś, po drugiej stronie Lillehammer. By strzeliły na pewno wśród kibiców, którzy mamy nadzieję tutaj licznie przyjdą na skocznię, no bo wiadomo, że polscy kibice są wszędzie, a w Norwegii jest ich bardzo dużo. No, nie jesteśmy pewni, czy już dzisiaj zawitają na skocznię, bo jednak piątek, popołudnie to jeszcze takie godziny pracy, ale sobota, niedziela to już będzie biało-czerwona.
Tak, 16:15 zaczynamy zawody, to jest nowy sezon, to jest nowy początek, mamy nowych kibiców i trzeba też powiedzieć, gdzie te zawody można zobaczyć. Wyniki oczywiście możecie śledzić na skijumping.pl, ale żeby w obrazku to dostrzec, podziwiać, to dzisiaj nietypowo w kanale Metro, tam będzie transmisja w kanale ogólnodostępnym, natomiast do tego mamy Eurosport 1, platformę Max, czyli tutaj już po staremu. Tak, ja właśnie też bym najpierw szukał w kanale Metro, gdybym gdzieś szukał skoków dzisiaj. Przyznam, że nawet nigdy nie zaświeciłem tego kanału. Nie wiem nawet, gdzie go szukać, tak poważnie. Nie, no. Dobrze, że w ogóle gdzieś jest o ogólnodostępnym kanale, no ale wiemy, że to taka wyjątkowa sytuacja. Potem będzie już normalniej. Normalnie w TVN-ie od soboty, z tego co wiemy, z tego co się orientujemy. Tadeusz, kwestia szalenie istotna, bo mówimy o sprawach takich detalicznych. Czy ty zjadłeś już norweskiego gofra podczas pobytu w Lillehammer? No absolutnie nie. Nawet nie powąchałem, nawet nie widziałem. Zjadłem za to 3 naleśniki na wczorajsze śniadanie i zupełnie nie były norweskie, takie bardziej klasyczne polskie. Polałem sobie miodzikiem, żeby było tak słodko. Więc na razie to jest, to na tym etapie jestem, natomiast myślę, że dziś jest tak długi dzień tutaj na skoczni, bo my nie wracamy do hotelu od 9:00, tu jesteśmy pewnie gdzieś do 20:00 wieczorem. No i myślę, że tutaj nie jeden gofr wpadnie tutaj w nasze usta. Ja kiedyś prawie się z Kacprem Merkiem pobiłem o to, czy to są gofry, czy to są wafle. Mi się wydaje, że to są wafle takie serduszkowane, bo gofry to są we Władysławowie, te takie prostokątne. A tutaj mamy taki gofer serduszka, gofer, widzisz, znowu źle mówię, wafel serduszka z dżemem i z tym specyficznym serem. To jest taka kombinacja, która nie śni się wielu ludziom. No tak, to jest taka trochę wytrawna, trochę słodka, no... Co kto lubi? No myśmy też już kiedyś dyskutowali, chyba po właśnie twojej rozmowie z Kacprem. Ja też tutaj wolę terminologię gofry, bo wafle mi się kojarzą tylko z wafelkiem od loda, takim, co jak byłem mały, to często nie lubiłem lodu w ogóle i chodziliśmy z mamą do lodziarni i zawsze mama, nie wiem, czy dostawała, czy kupowała dla mnie same wafelki. My jesteśmy gwarancją merytorycznego kontentu, ciekawostki wszelakie, ciekawostki też o tym śniegu, który jest tylko na skoczni w Lillehammer. Nie wiem, czy leżałeś już pod progiem, ja tam sobie kucałem, żeby pewne ujęcia potrenować zaraz po wyjściu z progu. To jest naprawdę bryła lodowa i szacun, że ten zeskok wygląda tak, jak wygląda, bo to jest beton przygotowany tak, jakby było normalnie. Tak, tak, to jest naprawdę wszystko fajnie przygotowane i leżałem pod progiem połowę mniej więcej drugiej serii treningowej i powiem ci, jest taka fajna zależność, że najpierw jest ok, w miarę tak ciepło, ale potem ciepłem swoim zaczynasz rozpuszczać tą bryłę lodową, a następnie to zaczyna z powrotem trochę przymarzać, więc powiem, człowiek już tam właściwie no, moc przymarza do tej bryły lodowej, więc to jest taka bardzo ciekawa specyfika, no i mimo, że początek dnia, to ja już do końca suchy nie jestem, ale mam nadzieję, że to wszystko uda się w ciągu godziny gdzieś tam dosuszyć i będę, mój kombinezon będzie znowu tutaj w pełni dyspozycyjny. Ja spacerując po skoczni mijałem chociażby Maren Lundby, Johanna Remena Evensena, oni tam ciebie nie musieli odklejać siłowo z tego lodu. Nie, udało się jakoś zeskrobać mnie, że tak powiem, samodzielnie się zeskrobać z tego lodu, no jeszcze no dzisiaj taki dzień testów, sprawdzamy sprzęt, sprawdzamy tutaj właśnie pogodę, gdzie się można przykleić, gdzie się lepiej nie przyklejać. Ja jeszcze miałem taki pomysł, żeby zeskoczyć z wyciągu, tak jak zawodnicy, ale uznałem, że to by było, no mogłoby to się zakończyć źle, bo tu jest tak, że jest ten taki pośrednia stacja, ale tak ona nie jest do końca stacją i właściwie nic się tam nie zwalnia, nawet ten wyciąg. Zawodnicy no, są wysportowani, skoczni, sprawni, no i mają tylko leciutkie narty tam gdzieś na... No to oni sobie zeskakują, ale no, ja uznałem, że z dwoma aparatami, wielkimi obiektywami, jak tam zeskoczę i coś nie zagra, to potem już będzie katastrofa taka, że będziemy tutaj w niejednej telewizji. Muszę wejść w słowo, Tadeusz. Czy ty też masz wrażenie, że ten wyciąg jest absolutnie najszybszym na świecie? Tak, to jest taki wariat. Naprawdę to jest taki wyciąg, co masz wrażenie, że po prostu ktoś tam przełączył, tak jak w YouTubie się czasem włączy, nie na jeden prędkość, tylko półtora albo dwa, to on tak niby chce jechać normalnie, a tak naprawdę to jest takie dwa razy wszystko przyspieszone. Tak podcina jak i Jacek Góralski równo z murawą. No ale w sumie, no, przynajmniej szybciej docieramy na górę. Zawsze ta minuta zaoszczędzona.
Otóż to. Dobrze, nowy sezon to nowa energia. My się naprawdę cieszymy, czujemy, że to wszystko się rozpoczyna. I tak do 30 marca będziemy się bawić, a razem z nami bawią się także nasi partnerzy, w tym legalny polski bookmacher, firma Superbet. I firma Superbet odpala super skoki. To już niebawem. Szczegóły znajdziecie chociażby na Instagramie Skijumping czy Superbetu. To będzie wszystko na stronie Polskiego Związku Narciarskiego. Taka zabawa. Będą takie okienka, trochę adwentowe. Będzie trzeba takie okienko nacisnąć. Tam będą pytania konkursowe, a to wszystko może zakończyć się wspaniałymi dla Was nagrodami. Będą to vouchery, będzie to merch, będą to wejściówki na zawody w Wiśle i w Zakopanem. Także warto śledzić te szczegóły, a my idziemy śledzić, czy wafle zwane goframi już się wypiekają. No właśnie, no i super, więc lecimy na dobre tutaj gofry lub wafle. No i życzymy wszystkim miłego dzionka. Miłego dzionka.